Mi się to zawsze będzie kojarzyć z Polish dziewczynę, w sensie Polish, w sensie. Więc zawsze mi to będzie kojarzyć i nawet teraz, jak robiliśmy z Borsukiem dla Samsunga ten właśnie ten hash taki, że Polish Girls i tak dalej, to ja cały czas miałam w głowie to, żeby jednak w jakiś tam sposób zrobić zdjęcia. Kojarzy mi się to z batonem głównie, natomiast no fit, no wszystkie te wysportowane, ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek używam tego hashtaga. No to takie tam, no właśnie takie to wszystko. No. Tak, no to możliwe, że użyłam tego. No pozytywnie, że jest fajnie, że jest wesoło, że wszyscy się śmiejemy, że nie ma nud, albo właśnie totalnie na odwrót, że siedzą po prostu takie rozdołowane osoby, zgarbione, smutne i lubi hashtag positive vibes. Ja zawsze lubię na kontrze, żeby to było inaczej. Ja i Wiesława. Wiesława! Chodź do mnie! Chodź do mnie! No chodź! Hashtag friends! Uno momento, por favor. Oho, właśnie się odpięłam, czy nie? Chodź do mnie, no! Taka jesteś przyjaciółka? Chodź do mnie, nie idę, nie teraz jesteś gruba. To jest moja, no poza moją siostrą, mamą i moimi przyjaciółkami, najlepsza przyjaciółka. Tak, grubaszku? Troszkę czuję się, stringi obsunęły. O. No to też jest las. Jak mam nie kochać takiej tutaj najlepszej istoty? A tak serio, to uważam, że miłości powinniśmy się uczyć od zwierząt. No najlepiej od psów, no bo każdy z nas na pewno jak nie ma psa, to miał jakąś styczność z psem i psy kochają bezwarunkowo. Ale w sumie, no nie wiem, wydaje mi się, że fajniej robić jakby hashtag travel, to mógłby być hashtag tylko w podróży, czyli w jakimś konkretnym środku komunikacji. Dziękuję, to jest to słowo. Lubię pokazywać knajpy, lubię pokazywać jedzenie na Instagramie, ale też głównie robię to dlatego, bo chcę namówić ludzi, że dieta bezmięsna nie jest taka straszna i zwłaszcza się żyje w Warszawie. Także cześć, go vegetarian! I teraz z Wiesią. Musiałam zmienić tonację, bo troszeczkę było za nisko. Fan. No ze mną nie ma nudy. No haha, czyli jednak wracamy do I Love My Polish Life. No to jest właśnie wszystko to, co się dzieje teraz w moim życiu, to idealnie się do tego odnosi i to w jakim jestem teraz momencie w życiu i myślę, że właśnie swoim podejściem do życia, swoim optymizmem i nie martwieniem się i też wciąganiem w ten optymizm innych zasłużyłam na to. Wiesz co, no to zrobię zdjęcia tym akurat telefonem, bo nie będę pokazywać tapety, tym telefonem nie robić zdjęć to grzech. Szerokokątny obiektyw moja przyjaciółka, u której teraz byłam na panińskim, powiedziała po pierwszym dniu, mówi: Zosia, chciałam ci tylko powiedzieć, że słowo, które mi zostało w pamięci po pierwszym wspólnym dniu, to jest szerokokątny. Więc tak, tym telefonem nie robienie zdjęć to jest naprawdę zły pomysł, bo te zdjęcia są obłędne. A po co robię zdjęcia? Bo lubię, bo uwielbiam właśnie uwieczniać chwilę. Ja mam też oko do zdjęć i potrafię zrobić naprawdę fajną fotkę. I czasem jest to śmieszna sytuacja, czasem to jest piękny zachód słońca i od razu tam stawiam przyjaciółkę, a czasem jest to jakaś abstrakcyjna i śmieszny detal, który po prostu muszę uwiecznić, więc po co? Nie, chyba tak po prostu najkrócej, bo lubię.